dobry w kolejnym vlogu. Słuchajcie, jest sobota, idziemy z Łukaszem, jedziemy do miasta na zakupy. Nie jest to dobry pomysł z racji tego, że jest sobota. Pewnie będzie pełno ludzi wszędzie. Jest godzina w pół do 12. No mam nadzieję, że szybko obrócimy i wrócimy, bo nie chciałabym wracać, wiecie, jak jest ciemno i w ogóle. Chciałabym wrócić wcześniej, mamy strasznie dużo też prania do zrobienia i parę innych rzeczy. Także zapraszam Was z nami. Let's get it done, take my hand, just follow me. Shadow and me are one. Wróciliśmy z zakupów i słuchajcie, zrobię Wam taki szybki haul, pokażę Wam, co kupiliśmy sobie. I tak, pierwsza rzecz, bo tutaj oddam Łukaszowi, to jest gra The Last of Us. Łukasz mówi, że to nie jest żadna nowa gra, ale kupił sobie, bo chciał sobie po prostu pograć na PlayStation i słuchajcie, pan w sklepie nawet powiedział, że to jest najlepsza gra w ogóle, w jaką grał, jedna z najlepszych, także jak macie chłopaka i do święta, czy męża lubi PlayStation, to fajny prezent. Bo z racji tego, że nie jest nowa, to nie jest też taka strasznie droga, także możecie kupić mężowi. Kolejna rzecz to jest mydło do rąk tutaj do kuchni. Takie kokosowe mleko czy woda? Woda, kokosowa woda. Zwykłe mydełko, tylko bardzo ładnie pachnie kokoskiem. Chusteczki do nosa. Do nosa? No, higieniczne. Nie kuje się do nosa. Chusteczki higieniczne i wzięliśmy takie malutkie pudełeczko Ariel. To jest Ariel. No Ariel. A co brałaś? To nie był Persil wtedy? Nie. Zielony? Nie? Aha, no dobra. No to słuchajcie, takie... Może Persil? Tak mi się wydaje, że to był Persil. No, takie pudełeczko małe kapsułek. Dlatego, że dzisiaj się śpieszyliśmy do domu, bo chcieliśmy Wam nagrać inny film. Już jest na kanale, także zapraszam. Jakbyście się też dziwili, dlaczego mam taki dziwny makijaż, to nie zmył mi się przez dzień, ale nic, tylko po prostu drugi raz robiłam delikatnie. Dlaczego? To tutaj Wam podlinkuję. A, no to był chyba Persil, ten, no Persil. No dobra, kupiliśmy takie małe pudełeczko, powiększe, pojedziemy w tygodniu. Dalej. Mega Jumbo. Ręcznik zwykły papierowy do kuchni. Zaraz sobie tu zostawiam ten. Kolejna rzecz, Kicia. Chodź tu, bohaterze dnia. Boże, bohater dnia, słuchajcie, tak w ogóle poza tym holem. O Jezus. Słuchajcie, bohater dnia. Jeśli teraz będę śmiała, ale to ja się śmieję z tego słowa, nie z sytuacji. Bohater dnia się oskalpował. Słuchajcie, zobaczcie, nie wiem, czy wy to zobaczycie. O Jezu, pewnie, że zobaczycie. Czy nie? Gdzie ty to masz, Kiciunia? Tu. Zobaczcie, jaka dziura. Nie mamy pojęcia, co jej się stało. Słuchajcie, wstaliśmy... Ja praktycznie całą noc nie spałam, bo tam robiłam coś na komputerze. Nic mi nie zamiałczała, nic nie zapiszczała. Słuchajcie, wstaliśmy rano, Łukasz mówi, że... byłam w łazience, Łukasz mówi, żebym wyszła, bo coś mi pokaże. No i słuchajcie, pokazał mi to. My nie mamy pojęcia, co się stało. Gdzie ona sadziła głowę? Ma oderwany normalnie kawałek skóry z sierścią, zaufaj. Sama śmierć, dlatego tak to wygląda. I krew. O. Taki placek normalnie łysy, bo to... Nie wiem co, no na razie nic z tym nie robimy, zostawiliśmy to, no bo ja nie wiem, co z tym zrobić. Ją to nie boli, bo ona się bawi, dziczeje, skacze, nic w ogóle nie wiecie, nie daje żadnych oznak i też nie zamiałczała, żeby aż... Przecież jaki to musiał być ból, nie wiem, straszny. Ale właśnie a propos Kici,
to kupiliśmy jej taką zabawkę, nazywa się Birds of the Theater? Nie mam pojęcia. No takie coś. I słuchajcie, nie wiemy oboje co to jest. Znaczy to tutaj chyba będzie jak ptak dawało dźwięk ptaka. Nie wiem, tu są takie dwa patyczki, jak widzicie. Jest ten, oczywiście, pióreczka. I to jest taka kula. Ona ma dziurkę tutaj z przodu i ma dziurkę tutaj z tyłu. I to się gdzieś coś wsadza. Ja nie wiem, my to zaraz ogarniemy i ja wam pokażę może, jak to działa, jeżeli nam się to uda rozebrać, o co w tym chodzi. Tak, to to. I słuchajcie, kupiłam, widzieliśmy. Oczywiście jedzenie dla Kici miała to na początku, to była jej pierwsza karma chyba, no nie? To była jej pierwsza karma, ostatnio jadła inną, kupiliśmy taki dwupak, był w cenie jakiejś tam niższej za dwie paczki, taki też weterynaryjna karma, bo nie kupujemy, nie karmimy ją tymi Whiskasami, Felixami i tymi wszystkimi, bo to jest kupa to jedzenie dla kota i słuchajcie, naprawdę jest kupa, bo jak sobie nawet porównacie skład, ile tutaj jest witamin, białka, wszystkiego, a ile jest w tych Whiskasach tak rozsławionych, to tam to jest w ogóle żenada. No, a że to jest dla kittensa juniora, no to trzeba dobrą karmę. Także to miała jako pierwszą, ostatnio jadła inną i teraz znowu wróciliśmy do tej, także fajnie będzie miała urozmaicone. Nie narzekała, jadła, lubiła. Także fajnie. Następna rzecz to jest, słuchajcie, idzie zima. Mówiłam wam w ostatnim tam vlogu, że muszę sobie kupić czapkę i kupiłam sobie, słuchajcie, beret. Kupiłam sobie beretkę. Słuchajcie, beretka kosztowała 3 funty. Tak jak nie wiem, czy tam się wyostrzy. 3 funty, taka wełniana, ala wełniana beretka. I już wam się zaprezentuję. Jak ja pięknie wyglądam. Słuchajcie, wszystkie czapki, jakie założyłam, wyglądam jak debil, idiota i w ogóle beznadzieja. To raz. Dwa. Wszystkie te czapki są jakieś małe, ciasne, słuchajcie. O, tak wyglądam beretce, będę tak chodzić. Wszystkie te czapki są jakieś małe, ciasne, słuchajcie, nie da się ich naciągnąć na głowę, psują włosy i tak dalej. Potrzebowałam coś takiego właśnie elastycznego, żeby mi tak nie do końca psuło ten warkocz. No i to jest chyba takie w miarę spoko, no. Będzie ciepło. I ostatnia chyba rzecz, i ciała nie rozrabiam, bo nie chcę chyba. Ostatnia rzecz. No to tak jak wam mówiłam w ostatnim też vlogu, że Łukasz pojechał po kurtkę i tak wam tylko mignę, że o, kupił sobie taką kurtkę z takim futerkiem, słuchajcie, mega, mega porządna kurta. Mega porządna z takiego, wiecie, ona jest bardzo ciężka w ogóle przede wszystkim. Bardzo jest ciężka. I czuć, że jest to bardzo porządny materiał, taki, tak jak wam możecie słyszeć. No, bardzo fajna, bardzo ładna, kieszenie tutaj ma i to futerko, tu jest zapinana pod samą buźkę praktycznie, zobaczcie, o. Mega, mega fajna, mam nadzieję, że będzie Łukasz kupić ciepło w te zimne dni. Dobra, idziemy rozpracowywać zabawkę i jeżeli nam się to uda i jakoś to wyjdzie, to wam pokażę. Jestem okropnie głodna, więc słuchajcie, podgrzałam sobie, tak jak mówiłam, że zjem w tym roku dyniową i zjem krem dyniowy, taki ze sklepu, podgrzałam sobie i idę jeść. Słuchajcie, zabawka niestety idzie do oddania, do wymiany, bo ona po prostu nie działa. Już wiemy, na czym to polega, to trzeba tam ten kijek wsadzić po prostu w tą kuleczkę i wiecie, tak ten kijek to nakręcić, ten kijek się kręci i to piórko tak, wiecie, się kręci razem z kijkiem i wszystko się kręci ogólnie, ale niestety nam to nie działa. Po prostu kupiliśmy zepsute, także pojedziemy wymienić, no i trudno. Teraz Łukasz tam robi obiadek. Także zjemy sobie, taki późny obiad, bo jest po 5, ale zjemy sobie coś ciepłego, dzień cały dzień nie jedliśmy, byliśmy na mieście i tak, wiecie, lataliśmy. No, a później co? Łukasz usiądzie do swojej nowej gry, którą wam pokazywałam, także sobie troszeczkę pogra, zrelaksuje się po tygodniu pracy, a ja usiądę do komputera i też się zrelaksuję, po prostu zmontuję dla was film. Wezmę się dzisiaj za montowanie tego filmu, który już jest na kanale, bo tamten film rzucę pierwszy. Także mówię tutaj o filmie, gdzie Łukasz robi mój makijaż. Zapraszam was serdecznie na ten film.
Wezmę się za... O, Kicia. Wezmę się za jego montaż na początku, bo będzie mi trudniej, bo słuchajcie, ten film ma godzinę, także troszkę mi zajmie, żeby go tam poprzycinać dobrze i dobrze pomontować. Także ja się zabieram za to. Najpierw jemy, Łukasz do PlayStation, ja do komputera i tak sobie spędzimy dzisiaj wieczór, jutro idę do pracy, także muszę wstać o 4 rano, więc też wcześniej się położę spać, więc tego vloga już będę zakończać. Żegnam Was cieplutko i do zobaczenia w następnym filmie. Pa!